Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej to dostawca ciepła na terenie miast Bydgoszczy, Solca Kujawskiego, Nakła nad Notecią, Szubina i Koronowa, które łącznie tworzą sieć ciepłowniczą o długości 446 km. Ze względu na zaostrzające się przepisy krajowe i prawodawstwa unijne związane z normami emisyjnymi, KAPEC Bydgoszcz zdecydował się na budowę sieci ciepłowniczej, umożliwiającej wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji. Inwestycja polegała na budowie elektrociepłowni zasilanej gazem ziemnym na terenie Osowej Góry, Nakła nad Notecią, Koronowa, Solca Kujawskiego i Szubina. Projekt zakładał budowę kogeneratorów wraz z magazynami energii, które miały zoptymalizować pracę tych zespołów wytwarzania. Projekt zakładał wykorzystanie agregatów gazowych wraz z zbiornikami buforowymi ciepła, które podczas spalania w procesie kogeneracji wytwarzają w tym samym czasie energię cieplną i elektryczną. Zastosowanie gazu ziemnego ograniczyło emisję środowiskową, szczególnie pyłów, a poza tym możemy ograniczyć w ramach dekarbonizacji ilość spalanego węgla, co jest niezmiernie ważne z punktu widzenia odczuć społecznych. Wykonawca został wyłoniony w trybie ustawy o zamówieniach publicznych. Jest to konsorcjum Eneria Introl Energomontaż. Wartość kontraktu to ponad 40 milionów złotych, z tego ponad 40% pochodzi ze środków Unii Europejskiej. Zamówienie dla KAPEC Bydgoszcz było jednym z największych i najbardziej zróżnicowanych projektów, jaki nasz zespół ekspercki miał okazję zrealizować w ostatnim czasie. Zadaniem konsorcjum było opracowanie kompleksowych projektów, przeprowadzenie robót budowlano-montażowych, uruchomienie wszystkich urządzeń i instalacji, a także ich rozruch i dopuszczenie do użytkowania. Trzy inwestycje zostały zrealizowane w zabudowie kontenerowej, natomiast dwie obejmowały modernizację pomieszczeń istniejących ciepłowni w celu zabudowy w nich układów kogeneracyjnych. W Nakle nad Notecią, Koronowie, Solcu Kujawskim oraz Osowej Górze zamontowano gazowe agregaty prądotwórcze Caterpillar model CG17016 o łącznej mocy 6,24 MW mocy elektrycznej i około 6,64 MW mocy cieplnej. W Szubinie natomiast Caterpillar CG17012 o mocy 1,2 MW mocy elektrycznej i 1,26 MW mocy cieplnej. Dzięki dobranym rozwiązaniom przez cały rok agregaty będą dostarczać energię cieplną do miejskich sieci ciepłowniczych, a wyprodukowaną energię elektryczną pokryją potrzeby własne ciepłowni. Nadwyżki energii zostaną odsprzedane do operatorów energetyki zawodowej. Efektem współpracy KAPEC Bydgoszcz z konsorcjum Eneria Introl Energomontaż jest jeden z najnowocześniejszych w kraju kompletny system wytwarzania energii i ciepła w skojarzeniu. Systemy zastosowane w tej inwestycji stanowią narzędzie walki ze smogiem oraz przyczynią się do poprawy jakości powietrza w regionie.